Dobrze się bawiłeś dzisiaj w kuchni? Mistrz spaghetti zabrał się do obsmażania hamburgerów Giardino. No dobrze. Życzę smacznego moim drogim gościom. Nigdy nie jadłam bezmięsnego hamburgera. Chyba nie bardzo im smakują. Jestem skończony! Finito! Teraz już nigdy, przenigdy nie wejdę do kuchni! Nigdy, przenigdy! I jak to się mogło stać? Oha, obawiam się, że coś się stało z tymi hamburgerami. George coś o tym wie. Rozumiem. Ale jak teraz dowieść, że przepis był doskonały? A? Wiecie co? Chodźcie za mną. To jest przepis mojego męża. Nie, nie, to wcale nie jest przepis. To są nasze plany powiększenia warzywniaka. Ach, George, czyś ty zrobił hamburgery z kompostu? Dobrze, zaczniemy od nowa. Najpierw fasola, rozgnieść. A, ale nie tak się to robi. Pomidor pokroić. George we wszystkim pomagał. Pamiętał nawet o czymś, co umknęło mistrzowi. Nie wiem zupełnie, co się ze mną stanie. Umiem tylko gotować. Nettie. Nettie! Nettie! Skąd te wozy strażackie? Czy coś się stało w kuchni? Te wasze hamburgery są wyśmienite! Ale co się tu dzieje? George się przyznał, że on zrobił tamte hamburgery, nie ty! O, Nettie! Więc ty rozumiesz, co mówi Giorgio? Nie! Najważniejsze, że to są hamburgery według twojego przepisu. Słowo daję, to najlepsze bezmięsne hamburgery na świecie. Ale czy nie je ich pani po raz pierwszy w życiu? Tak, i nie wyobrażam sobie lepszych. Przepraszam, czy to pańskie? Adres by się zgadzał. O, coś tu bardzo dobrze pachnie. Moje hamburgery Giardino. Jestem taki szczęśliwy, że chyba się rozpłaczę. O, widzę, że pan się wzruszył. No i jak? Czy ktoś sobie życzy dokładkę? Tak, jasne, bardzo chętnie.